Wreszcie jest, witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Powiedziałem wreszcie jest, bo wreszcie wygrywamy, Krystian, i to dość wysoko. No tak, 6-3, jeżeli się nie mylę dzisiaj. Bo tych goli dzisiaj padało no bardzo dużo, 9 bramek. Jak to dzisiaj nam jeden z kolegów powiedział, dzisiaj jest więcej goli niż bramek, można powiedzieć. Bo ale bramek tych stojących za nami. Tutaj mamy 8 bramek, a goli ogólnie padło 9. No to cieszy, że są w końcu akcje, są w końcu gole, jest ich aż 6, co prawda w pierwszej połowie by to ja wyglądała no średnio, co najwyżej średnio, tutaj nie można jakoś bardzo ich pochwalić za pierwszą połowę, bo wyglądali no nie najlepiej, też tam co prawda był skład dosyć eksperymentalny, bym powiedział. No nawet bardzo, bo jednak Mateuszka, bo tak, Patryk Golski, no to gracze juniorzy, ale wątpię, żeby oni no, wyszli w pierwszym składzie, powiedzmy, chociażby w Pruszkowie, czy też w Pucharze Polskim, jeszcze nie wiadomo z kim, bo rywala poznamy w sobotę. No tak, w bramce mieliśmy testowanego Szoromnika, który, no delikatnie mówiąc, nie zachwycił, można by powiedzieć. No ja myślę, szczerze, że zawiódł, no bo jednak tam rozmawialiśmy, że może tam trochę go oślepiło słońce, tak? No ale jednak w kilku momentach Michał Szoromnik popełnił bardzo raczące błędy, no to jednak przy golach też myślę jakieś mógł trochę więcej zrobić, tak? Ale już na pewno no te jego wykopy, to tak trochę nam się przypominał Gerard Bieszczad, ale jednak co by nie powiedzieć, Gerard Bieszczad naprawił te swoje niedoskonałości i się prezentował pod tym względem lepiej, ale Michał Szoromnik, no... No jeśli tym sparingiem miał przekonać do siebie, aby podpisać kontrakt, to mnie tak, nie powiem szczerze, no nie przekonał. No mnie podobnie, on dzisiaj no nie przekonał, po prostu grał no, nawet poniżej przeciętnej, po prostu słabe jego występy. A też jeszcze chyba zapomnieliśmy, że powinien chyba wylecieć z boiska, tak naprawdę w meczu normalnym wyleciał, bo zagrał ręką poza polem karnym, tak, to tak żeby nie było, nie, prawidłowo nie powinno być już go na boisko w pierwszej połowie. No tak, proste błędy się popełnia też, no to właśnie te wykopy to jest no, bolączka naszych bramkarzy, którzy przychodzą często. Pamiętamy Wojtka Pawłowskiego czy Gerarda Bieszczada, który co prawda się poprawił. No, jeżeli Szoromnik miałby podpisać kontrakt, to ja wątpię, żeby on wygryzł ze składu Bieszczada, żeby wygryzł nawet z ławki rezerwowych Oszmańca, nie wiem, jeżeli się poprawi, to może tak, ale jak na razie to jego gra wygląda no słabo po prostu. No właśnie, Gerard Bieszczad dzisiaj nie bronił, ale myślisz, że on trochę tak się wyrobił na ten numer jeden w naszej bramce, prawda? No tak, myślę, że też zaufanie trenera Kafarskiego pomogło mu w tym, żeby po prostu no, samemu złapać więcej pewności siebie i więcej no, takiej pewności bramkarskiej po prostu gdzieś na tej linii, żeby czuć się po prostu silnym, można by tak powiedzieć, żeby nie mieć, jak to się mówi, można powiedzieć kolokwialnie, nóg z waty, tylko po prostu, żeby czuć się pewnie i pewnie bronić, bo to pewny goalkeeper to na pewno pomaga i to jest też taka ostoja, można powiedzieć, i no, bez golkipera dobrego nie można wygrywać meczów. No właśnie, Krystian, ale widziałeś może, czy przed meczem, czy w przerwie między połowami, że była duża motywacja do wygrania tego spotkania? Krzysiu Bąk mówił, tak dość trochę się śmieliśmy z tego, że powiedział, że gramy o 3 punkty, to tak trochę tak śmiesznie zabrzmiało, bo jakie punkty gramy, tak? Ale jednak widać było taką motywację, ale też w przerwie Tomasz Kafarski powiedział tak, panowie, co najmniej 3 gole strzelamy i się udało i to nawet z nawiązką. No tak, w drugiej połowie strzeliliśmy 4 gole? 5 bramek. No tak, no to cieszę, że w drugiej połowie gra się ożywiła i też, że się zawodnicy tak motywowali. Chyba chcieli po prostu w końcu wygrać sparring, ale no, w początku to wyglądało, no źle to wyglądało, już się bałem o kolejną porażkę. Ale to cieszę, na pewno też, że weszli zawodnicy, którzy... No się wydaje, że będą z pierwszego składu, też tutaj Mateusz Klichowicz zasługuje na dużą pochwałę. Szczerze powiem tak, dla mnie to jest chyba największy wygrany tych przygotowań. Mateusz Klichowicz, który no dzisiaj chyba zmarnował jedną setkę, to chyba był naprawdę na siebie wściekły, ale poza tym gol, asysta, no naprawdę, Mateusz Klichowicz wyrobił się. No tak, Klichowicz wygląda no jak na razie bardzo dobrze, bo pamiętam jak czasami w poprzednim sezonie Klichowicz miał tak, że potrzebował takiego meczu na przełamanie. Jak na razie strzela. Na razie się nie zaciął. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że on po prostu wystrzela się w sparingach, a zatnie się w meczach ligowych. No, Omar Monterdy powiedział nam po spotkaniu one match, one assist. Widać było, że Omar Monterdy, mimo tego, że nie grał no wcześniej, no to były jego dopiero pierwsze 45 minut, chociaż dzisiaj też szedł na końcówkę zakontuzowanego Marka Opałacza. Trochę to groźnie wyglądało, jeśli chodzi o Marka Opałacza. Zobaczymy, jak to jego stan zdrowia, no jaki będzie, bo to wyglądało dość niebezpiecznie. Ale Omar Monterdy to było widać
chyba klasą sama w sobie, to jest Omar Monterdy, bo pokazał przez tą chociaż tę pierwszą połowę, że naprawdę to jest zawodnik, na którym Bytowia powinna się opierać. No, no wiosną się opierała na Omarze, większość goli to dzięki niemu tak naprawdę. I to cieszy, że on no, wraca do gry i wraca w formie, bo jakby nie patrzeć, Omar w pierwszej połowie szczególnie, bo tam grał najwięcej, kreował te akcje. I myślę, że no, to będzie po prostu Omar, jakiego znaliśmy wiosną. Myślę, że on tutaj jakoś no, nie obniży lotów, myślę. No, po prostu to będzie zawodnik, który wniesie dużo i myślę, że dzięki niemu bardzo dużo bramek po prostu strzelimy, na to liczę. Christian, jeszcze ci nasi nowi zawodnicy, te nowe transfery, którzy chyba dzisiaj zagrali troszkę nam na przekór, bo tak jak trochę byliśmy zniesmaczeni, trochę może mieliśmy pretensje, powinni grać lepiej, tak dzisiaj? Jakub Bąk, gol, tak? Martin Czech, gol. Sebastian Kamiński, dwie asysty. No to chyba może jakoś to się zaczyna wreszcie krystalizować. No tak, ja myślę, że tutaj mamy... Jak ostatnio krytykowaliśmy, że oni troszeczkę nic nie wnoszą, tak teraz musimy się bić w pierś, ale no teraz zagrali zdecydowanie lepiej jak ostatnio, no po prostu zagrali dobre zawody, no można tak powiedzieć, po prostu. No ale mnie troszeczkę niepokoi ta kontuzja Marka Owołacza, bo no nie wiem, kim byśmy mogli go zastąpić. To jest chyba Wojtek Wiczyński ewentualnie mógłby zagrać, myślę. No tak, ale Opałacz to jest zawodnik, który jednak wiele dryblował, dużo klasy wnosił do gry zespołu, a Wiczyński, no widzieliśmy go w ostatnim sparingu, no nie wnosił wiele, no grał przeciętnie i myślę, że tutaj to była dosyć duża strata, jeżeli on by miał... To na pewno, ale jednak Wojciech Wiczyński jest na tyle uniwersalnym graczem, że no czasami mam wrażenie, że gdyby go nie wysłać, tam uzupełnił lukę co najmniej przyzwoicie. No tak, ale myślę, że tutaj to no i tak będę stał przy tym, że to jest po prostu bardzo duża strata, bo Opałacz pokazał to szczególnie wiosną, że no ogromnie dużo wnosił i to dzięki niemu padło kilka bramek, sam też strzelił bramkę wiosną, także no to jest zawodnik, z którym no trudno będzie go zastąpić. No tak, zwłaszcza, że to jest zawodnik lewonożny, a Wojtek Wiczyński jednak bardziej prawa noga na prawej stronie, no może Artur Formela, bo widzieliśmy, że został cofnięty na te ostatnie minuty. No tak, Artur Formela to jest zawodnik bardzo uniwersalny, chyba tylko na bramce jeszcze nie bronił, a tak to niemal na każdej pozycji grał. No ale nie wiem, jakoś o Formelę to ja bardziej widzę z przodu, niż jako takiego, niż jako obrońcę. No tak, chyba dzisiaj jako skrzydłowy miał trochę problemy z cofaniem się. No tak, no to już nie tylko dzisiaj. W ostatnim sparingu z Lechią też miał z tym problemy. Zauważyłem, że no, nie cofał się do obrony na tyle szybko, po prostu zostawiał zawodnika wtedy jeszcze w tym meczu z Gdańska i po prostu na jego stronie była luka, on jako wahadłowy powinien się jeszcze cofać do obrony, a często był spóźniony i często też jego stroną szły akcje Lechii. To tyle ze sparingu z Kotwicą Kołobrzeg, nareszcie wygranego można powiedzieć, no, także... Bo ostatnim razem mówiłem, że przydałby się remis, następny mecz, a jest od razu zwycięstwo. Tak, także nasze oczekiwania zostały zaspokojone, a więc mamy nadzieję, że i z Konieczanką pokażemy się z dobrej strony.